Z Ewangelii według świętego Marka. Panie, przecież i szczenięta zjadają pod stołem to, co nakruszą dzieci. Rzekł jej, dlatego, że to powiedziałaś. Idź, demon wyszedł z twojej córki. Niektórzy rodzice wyobrażają sobie, że ich dzieci to naprawdę najwspanialsze dzieło wszechświata. Najgenialniejsze, najmądrzejsze, najwspanialsze dziecko, jakie się urodziło w historii ludzkości. I tego typu miłość, miłość całkowicie bez konsekwencji, miłość, która na wszystko pozwala, miłość, która podobna jest do ubóstwienia dziecka, a więc miłość, która jest złamaniem pierwszego przykazania, bo sprawia, że dziecko staje w miejscu Pana Boga. Tego typu miłość może spowodować, że w dziecku rzeczywiście zrodzi się coś złego. Że będzie nie tylko źle wychowane, ale może nawet przeżyje to, co przeżyło dziecko owej kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Ona musiała się przekonać, że Jezus prosi ją, by spojrzała z dystansu na największą miłość swojego życia, na swoje dziecko. Ona musiała się ukorzyć stwierdzeniem, że jej dziecko je okruchy ze stołu pańskiego. To znaczy, ona musiała się zgodzić, że to nie jest najwspanialsze, najpiękniejsze, najmądrzejsze i najważniejsze dziecko na świecie. Po to właśnie, by nastąpiło uzdrowienie od jakiegoś demona, który pewnie bierze się właśnie ze złamania pierwszego przykazania. Doskonale rozumiem rodziców, którzy uważają, że ich dzieci są najwspanialsze na świecie. I to jest pewnie piękne, bardzo kochać swoje dziecko i bardzo je szanować i podziwiać. Ale jest jeszcze niebezpieczeństwo tego, że dziecko stanie się w centrum całego życia rodzinnego, centrum całego życia małżeńskiego, że przeniosę na dziecko wszystkie moje potrzeby, oczekiwania, wyobrażenia, marzenia, że to dziecko będzie musiało unieść ciężar wszystkich moich oczekiwań. Bardzo niebezpieczna sprawa. Dlatego Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi właśnie dlatego, że nabrałaś dystansu do swojego dziecka, ono wreszcie może być uwolnione i zdrowe. Do zobaczenia jutro.